Przed Wami czwarty i ostatni odcinek serii z Ukrainy, w którym spędzimy dwa dni w bazie polskich medyków z grupy Awangarda, niosących pomoc żołnierzom ukraińskim na froncie. Zanim tam dotrzemy, musimy poczekać na część medyków jadących z Polski i jako punkt spotkania wybieramy Kramatorsk, średniej wielkości miasto położone 30 km od frontu. Po dotarciu na miejsce zastajemy tam całkowicie ciemne ulice. Wygląda na to, że elektryczność jest tu celowo wyłączana w nocy, aby uniknąć ataku z powietrza ze strony wroga. Gdzieniegdzie są włączone światła w mieszkaniach, ale większość budynków jest całkowicie ciemna. Tutaj przede mną jest budynek, wy tego nie widzicie. Może zaraz samochód go oświetli? Czekajcie. Jesteśmy po prostu w środku miasta. Wokół nas są budynki, ale większość ma wyłączone światła. Chodzi o to, żeby ich nie było widać, tych budynków. Może chodzi o drony. No i na pewno sporo mieszkańców wyjechało. Jesteśmy jakieś 30 km chyba od frontu, a będziemy dzisiaj znacznie, znacznie bliżej. Jest 20:30, jesteśmy, można powiedzieć, że w centrum Kramatorska i znaleźliśmy jedyny, właściwie chyba czynny lokal, czynny sklep, nawet nie lokal, bo przejechaliśmy kilkanaście punktów wzdłuż i wszerz w tym mieście i właściwie nic nie było czynne, wszystko było albo wygaśnięte, zamknięte, albo wręcz zabite dyktami, i ten malutki sklepik, w którym pani ekspedientka w starym stylu sprzedaje przez okienko. Czekając na naszych medyków, postanowiliśmy, że zrobimy sobie coś do jedzenia. Darek jest oczywiście przygotowany. Ma kuchenkę gazową. Mamy garnek. Chcesz jakieś gorące kuby na przykład? Nie, chcę herbaty zrobić. Tu mamy piękny, księżycowy wieczór. Czy masz ochotę na zupę borowikową? Może być, cokolwiek ciepłego. Czy masz ochotę ciepłego? Na rosołek? Czy może na rosół skóry? Czy może pieczarkowa z grzankami? Rosół skóry, po prostu. No. A dookoła ciemność, po prostu ciemność. Tutaj to nie, ale gdybyśmy byli blisko frontu, blisko Rosjan, no tam, gdzie byłoby wojsko prawdopodobnie, nie moglibyśmy sobie tak chodzić, bo dowiedzieliśmy się dzisiaj od ukraińskich żołnierzy, że Rosjanie są dosyć dobrze wyposażeni w niektórych miejscach w drony z noktowizorem. Ty ich nie widzisz, a oni ciebie tak. No i dron może przylecieć zawsze. Kąpiel w warunkach blisko wojny, ale nadal luksusowych. No bo są to luksusowe warunki. To, że w ogóle możesz się wykąpać i że jest ciepła woda. To znaczy było. Ale zdążyłem. Jesteśmy w tej chwili w kuchni. Tutaj macie po prostu prawdopodobnie przez dzieci zrobione laurki, pozdrowienia, dodające ducha żołnierzom. A Darek nie wiadomo kiedy, w ciągu 3 minut organizuje jajecznicę z papryką, tak? Będzie na ostro. Ogólnie jak obserwuję Darka, jak jedziemy samochodem, to gdy nic się nie dzieje, to ma od razu zamknięte oczy, bo... Śpisz kiedy możesz. Jajecznica by Darek. Ta jajecznica z papryką, którą przed chwilą zrobiliśmy, w całym budynku wali tak, że wszyscy kaszlą, bo to piecze po prostu. I się Ukraińcy śmieją, że bracia Polacy dywersję zrobili. Ja mówię, no tak wyszło, oni, udało wam się, udało. Dobra misja, nie? Udało się. Nawet ktoś tam kaszle teraz. Cały budynek kaszle po prostu. Za dużo tej papryki tam wrzuciliśmy. Ogólnie to miejsce, gdzie jesteśmy, nie mogę go z zewnątrz za bardzo pokazywać, wiadomo, nie? W środku też nie chcę za dużo pokazywać. Pytałem ich, czy tutaj coś dolatywało. Oni mówią tak. Spadło S-300 zestrzelone przez ich ochronę przeciwlotniczą. Praktycznie w miejscu, gdzie stoi nasz samochód. Zresztą zobaczcie filmik. To jest nasz płot, a wasz samochód stoi tutaj w tym miejscu. A my śpimy tutaj. My byliśmy akurat po chleb na bazarku. Coś ziebnęło, ludzie zaczęli spierdzielać. No przyszliśmy, no i saperzy akurat wyjechali, zabrali większość towaru, a my znaleźliśmy tutaj tą końcóweczkę i numery seryjne. Świeżanka, bo z 2022. Czy to co mówią, że tam przemysł ruszył już z produkcją na świeżo? To znaczy, że im się zapasy skończyły, bo najpierw się stare wypuszczą. A to dobry znak w sumie. No. Powiedz, kiedy tu jesteś. Na Ukrainę pierwszy raz wjechałem jakoś na przełomie kwietnia i maja. Padło hasło, że polski rząd tworzy pociąg ewakuacyjny, że rannych będzie wywoził z Ukrainy. No i się zgłosiłem do obsługi tego pociągu. To nie były osoby stricte ranne. Żołnierze, tylko okazało się, że to były dzieci onkologiczne. Później się dowiedziałem, że kolega jedzie na jakiś medewak na Ukrainę. To się spytałem, dlaczego ja nie jadę. No i tak przyjechałem raz na 3 dni. No i w międzyczasie część naszej grupy też jeździła dalej na wschód,
z pomocą humanitarną. No i na prośbę Ministerstwa Zdrowia Ukrainy mieliśmy zabrać jakiegoś rannego oficera ze wschodu Ukrainy. Ja z kolegą Markiem, kierownik Gwiezdnej Floty, będzie wiedział, o co chodzi, karetką pojechaliśmy do miejscowości, żeby obejrzeć tego pacjenta, bo miał ponoć złamanie otwarte uda i przebywał w domu, co było to trochę dziwne. Pojechaliśmy zobaczyć pacjenta. Okazało się, że złamanie otwarte uda to miała, ale 2 miesiące wcześniej. Był lekarzem, traumatologiem z Mariupola. Rakieta urwała mu nogę w momencie, kiedy stał przy stole operacyjnym. Ale to było 2 miesiące wcześniej. Nogi już nie miał, amputat był powiedzmy zagojony i on powiedział, że on jest lekarzem, nie jest wojskowym, on się na żadne nosze do żadnej karetki nie położy, że jak chcemy jechać do Charkowa, to okej, ale może kogoś z Charkowa zabierzemy innego, on pojedzie na siedząca. No to skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Zdrowia, że będziemy w Charkowie, no mamy wolną karetkę, wolne nosze, to może kogoś leżącego. I zawieźliśmy tą pomoc humanitarną, którą mieliśmy, do 2 punktów w Charkowie. Drugim punktem był szpital dziecięcy, przerobiony ze szpitala covidowego. Tam mieliśmy zabrać 9-letnią dziewczynkę, która dostała odłamkiem rakiety przez prawą łopatkę pod kątem w szyję, odłamek utkwił w kręgosłupie szyjnym. Tylko nie wiadomo było, czy pierwsze dziecko przeżyje, a po drugie, czy uda się zabezpieczyć ten odłamek tak, żeby się dzieciak nadawał do transportu. Dojechaliśmy do Charkowa, okazało się, że udało się usunąć odłamek, zabezpieczyć, przygotować dziecko do transportu. Rozładowaliśmy tu pomoc humanitarną. Przynieśli nam kawkę na zewnątrz, stoimy, pijemy kawkę, palimy papierosa. No i zachciało mi się jedyneczki. Wszedłem do szpitala, mówię, jaka sprawa, no to mnie tam ktoś z personelu zaprowadził do toalety. Oczywiście musiał mnie przeprowadzić przez cały szpital. No w szpitalu brakowało wszystkiego. Brakowało okien, były zabite dechami, no bo rakieta spadła, wszystko zostało wdmuchane do środka. Brakowało miejsca na korytarzu i w salach, no bo wszędzie leżały dzieciaki. Dzieciakom brakowało rączek, nóżek i oczek. Te oczy, które były, patrzyły na ciebie tak, wiesz, zabierz mnie. A my mieliśmy tylko jedno miejsce w karetce. No i od tamtej pory praktycznie tutaj mieszkam. Powiedz, gdzie teraz jesteśmy. Oczywiście nie, bez podawania zbytniej ilości szczegółów. Jesteśmy całkiem niedaleko Bachmutu, w punkcie, gdzie śpimy. No i czekamy na rozwój sytuacji. Z tego, co wiemy, sytuacja zagęszcza się w rejonie i po prostu czekamy, tak? Czyli następuje rosyjska ofensywa już pomału. Z tego, co wiemy, dowiedzieliśmy się ze swoich źródeł i od naszych ukraińskich kolegów, może to być na dniach. Do tego pytania mojego chciałabym wrócić, co się tak naprawdę, pomimo tych codziennych powitań moździerzami w drodze do pracy. Co mnie tutaj trzyma? No. Ten szpital dziecięcy w Charkowie. Cały czas. Poza tym wiesz, jak się wozi, czy jak wozimy, jak ewakuujemy, czy to rannych żołnierzy, jak posłuchasz opowieści kobiet, mężczyzn, rannych żołnierzy, no to jest... Słuchaj, to musiałbyś posłuchać, tak? Kobiety, które się cieszą, że były zgwałcone penisem, a nie czymś innym. Dzieci bez rąk, bez nóg. Mężczyźni, którzy widzieli, jak ich żony były gwałcone. Dzieci zabijane. Sami są też bez rąk, bez nóg, czy mają inne obrażenia. To jest... Trochę ryje psychikę, no. Jaki teraz jest plan? W sensie, że czekacie na informacje? Być może będzie trzeba gdzieś dokądś dzisiaj wyjechać. Dzisiaj jest dobry dzień, ponieważ na odcinku, który zabezpieczamy, dzisiaj nie ma rannych żołnierzy po naszej stronie, czyli to jest dobry dzień. Natomiast jeżeli się nic nie dzieje na naszym odcinku dzisiaj, to nie znaczy, że za chwilę się coś nie zacznie dziać i chłopaki będą znowu zabijani i rani. No ale to jest wojna. Między nami a punktem stabilizacji jest blokpost. Między blokpostem a punktem stabilizacji jest tak zwana gorąca droga. I za każdym razem, jak w ostatnich tygodniach tamtędy przyjeżdżamy do punktu stabilizacyjnego i z powrotem, droga znajduje się pod permanentnym ostrzałem moździerzowym. W sensie próbują trafić, ale całe szczęście mi się nie udaje. No i parę razy zdarzyło się, że drony zrzucały z góry różne niespodzianki. A przynajmniej widzieliśmy drony i słyszeliśmy wybuchy. To nie wiem, co się denerwuje. Grady. Ja zacznę biec, to biegnie za mną. Ale to, co słyszysz, to właśnie... Tak, to są grady. Aha, jak będzie świstało, to wchodzimy. Biegamy. Nie, to biegniemy. Okay. Tak, bo znaczy, że jest blisko i może spać tak. Okay. Czyli skąd teraz czekamy? No, to byś słyszał. Tak, szybko. Szybko leci. No,
mały wybuch, mała rzecz, duży wybuch, duża rzecz. I ta wiedza wystarczy. Tak naprawdę skupiamy się na tym, czy słyszymy świst, czy nie. Łatwo jest rozróżnić wystrzał od uderzenia? Tak. Bo dla mnie to jest jedno i to samo w tej chwili. Wiesz co, jeżeli wybuchnie tutaj gdzieś obok nas, to, no to, będzie... to usłyszysz, bo jest przed chwilą był wybuch, bo jest taki pogłos. Taki... To jest wybuch. Tak. No bo czułeś nawet lekko, była taka wibracja powietrza, takie drżenie, poczuliśmy to. No, łatwiej to poczuć na płucach, jeżeli jest wystarczająco blisko, no bo ta fala ciśnienia, fala uderzeniowa jednak oddziałuje na nas, tak? No, liście czasami spadają z drzew, jak jest blisko śnieg. No to wystrzał. No wystrzał. Tak zwany wychod. Tak, wychod, przychod. Tak. To... No, to był wybuch. I blisko. No nie, parę kilometrów. Dobra, wasza perspektywa blisko, a moja jest... Dla nas blisko bezpiecznie to byłby ten, daleko, bezpiecznie to byłby daleko. Ten budynek, to jest blisko, czyli to powiedzmy od 100 metrów zaczyna się blisko, powyżej, tak przynajmniej ja przepraszam, jestem tak przesłyszany, że powyżej 100 metrów to... Jesteś raczej bezpieczny powyżej 100 metrów, tak? No nie, no chowasz się oczywiście, natomiast no, to nie jest jeszcze blisko. Blisko czyli to jest 5 to metrów. 5-7 kilometrów? No może więcej nawet. Jest, ciężko mi już szacować. Natomiast nie, proszę nie odwracać teraz kamery. Jak spojrzycie na tą stronę, to tutaj no, to, co pokazywałem wam na zdjęciach, tak? Tam spadł grad w zeszłym tygodniu. Jeżeli słyszysz świst, to znaczy, że to jest blisko, może spać tutaj, no lepiej spierdzielać i się chować. Znaczy, to jest moment, kiedy się nie zastanawiasz. Nie, to nie jest tak, blisko, nie, to nie ma tak. Wiesz, pierwsza... natychmiast jest reakcja albo ziemia, jeśli... Wydaje mi się, że pierwsza reakcja takiego kogoś, to nikt tego nie wziął, o, ciekawe jak to wygląda, nie, to taka głupia myśl. Nie patrzysz, co leci, jak leci. Słuchaj, taką podstawową zasadą, zresztą, tak jak ci wczoraj powiedziałem, oglądałem parę twoich materiałów na kanale. Obserwuj tu miejscowy i zachowuj się, żeby nie zwracać uwagi, zachowuj się jak miejscowy, nie? W momencie, kiedy słyszysz świst i widzisz, że wszyscy uciekają, wszyscy, dokładnie wszyscy, rób to samo, co miejscowi, po prostu spieprzasz. Wiesz, to jest być lub nie być, tak? Bo oni zdają sobie sprawę, że w momencie, kiedy Ruscy wejdą, nawet teraz załóżmy, że będzie podpisany jakiś traktat pokojowy czy zawieszone działania wojenne, po prostu wejdą, umocnią się i za chwilę ruszą dalej, to może być za miesiąc, za dwa lata i wcześniej czy później zajmą Ukrainę, no a po Ukrainie będą następne kraje, tak? Będzie Polska. Tak to wygląda, oni wiedzą o co walczą, o swój dom, o swoje rodziny, o swoje bezpieczeństwo, o swoje państwo. I tak naprawdę walczą o naszą wolność. Wiele macie takich ich spokojniejszych, że jesteście tutaj i raczej nikt nie potrzebuje waszej pomocy? Nie da się tego określić. Każdy tydzień, każdy dzień jest inny, nie ma złotej reguły. To, że teraz siedzimy sobie spokojnie, rozmawiamy, to się może zmienić za chwilę. Natomiast ta chwila, że sobie możemy posiedzieć i pogadać, jest to dobra chwila, bo to znaczy, że chłopaki bo chłopaki nie giną, nie są ranni. Natomiast to może wróżyć źle na przyszłość, bo jeżeli Rusy teraz nie atakują, to znaczy, że się przegrupowują, mogą podciągać dodatkowe oddziały albo kombinować coś innego i za chwilę wszystko może się zacząć dziać w zupełnie w inną stronę, tak? Za chwilę mogą być ręce pełne roboty. A jeżeli chodzi o godziny wyjazdu, to... 23 godziny, no bo oczywiście. Więc to jest uzależnione od dwóch czynników. Po pierwsze, kiedy Rusy zaatakują, kiedy będą ranni, to jest pierwszy czynnik, a drugi czynnik to wtedy, kiedy się uda wywieźć tych rannych z pierwszej linii, tak? Kiedy uda się ich wyciągnąć spod ostrzału z okopów. Bo mogą być pod ciężkim ogniem artylerii, karabinów maszynowych, czołgów, no jak na wojnie, tak? Po prostu czasami zdarza się tak, że chłopaki umierają w okopach, no bo nie można ich stamtąd wyciągnąć. Czy to ze względu na temperaturę, czy ze względu na odniesione obrażenia. Tak bywa. I kto ich wyciąga z pozycji zerowej? Czasami koledzy ich wyciągają, czasami sami się wyciągują. Czasami medykom oddziałowym udaje się ich wyciągnąć przy pomocy opancerzonych pojazdów ewakuacyjnych. My takich nie mamy. Nie dysponujemy czymś takim. Mamy zwykłe pojazdy nieopancerzone, zwykłe karetki, czy samochody przystosowane do przewożenia rannych. Mamy dobrych medyków z dobrym skillem i tyle. A jest czasami tak, że wyjedziecie na przykład dzisiaj i zostajecie przez noc gdzieś w jakimś punkcie? Zdarza się tak. Wiesz, no bo jeżeli przyjeżdżają ranni falami, tak, i oni cały czas przyjeżdżają, no to wtedy dobór sił i środków do konkretnego zadania. Może się okazać, że w punkcie stabilizacyjnym, gdzie
gdzie są przywożeni ranni, bardziej są potrzebne nasze umiejętności medyczne, które mogą uratować więcej osób, a ktoś inny może ich przewieźć. Czasami po prostu robimy wszystko naraz. To nie ma reguły. Ciężko podać jakiś klucz. Wszystko zależy od danej sytuacji, od danego momentu, jak się to będzie działo. To jest ramię tej dziewczynki, którą wywieźliśmy z Charkowa. Prawy bark. I odłamek wszedł od tej strony i utknął w szyję. Dziecko nie było sparaliżowane. Jeżeli trafiło do dobrego lekarza, no to jest szansa, że ta ręka będzie sprawna. Najważniejsze, że nie było sparaliżowane. Wojna jest to największe gówno, które może nas spotkać. Po II wojnie światowej tak naprawdę chyba nikt nie przypuszczał, że tego typu konflikt na tego typu skalę może się znowu powtórzyć w Europie. Jest to straszne gówno. Dlatego pomagamy, bo mamy świadomość tego, że jeżeli Ukraińcy przegrają, to za chwilę Rusy wejdą nam do Polski. A jak jeździmy, czy tutaj po linii frontu, czy wcześniej jeździliśmy po prostu na wschód, nawet do Charkowa, który był pod ostrzałem. Wiesz, jak sobie pomyślisz, że coś takie może się stać w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, no to... Masz takie... My mamy takie poczucie, że nasza granica jest taka nietykalna, jakby, że my tu w NATO i tak dalej, nie? Wiesz, Ukraińcy też mieli takie poczucie... Że granica to granica, nie? Granica to granica, oddali broń atomową, która im została po Związku Radzieckim, bo przecież Rosja i państwa europejskie zagwarantowały im na papierze nienaruszalność granic, tak? Jasne. Papier to papier, a karabin i czołg to karabin i czołg. Niestety. Dlatego jeżeli macie możliwość, musicie się strzelać, bo nie wiadomo, czy pojedziecie na olimpiadę, czy będziecie musieli się bronić. Jestem w tym momencie w kiblu, po prostu w kiblu, w budynku, którego nie chcę pokazywać za dużo w środku. Jest to budynek, w którym właśnie medycy stacjonują. Nie mogę go filmować z zewnątrz, tak żeby nie można było zobaczyć, gdzie to jest oczywiście. Jest to, przyznam, że budynek nieodosobniony, w związku z czym istnieje pewne ryzyko, że ktoś tutaj mieszkający obok może Rosjanom podać koordynaty. Jest to łakomy kąsek po prostu do rzucenia rakiety na przykład. W związku z czym każdy, kto tutaj żyje i pracuje na co dzień, zdaje sobie z tego sprawę. No ale są oni blisko działań wojennych i po prostu wliczone w koszty. My będziemy tu prawdopodobnie przez 2 noce. Nawet to, przyznam, że powoduje pewnego rodzaju stresik. Zwłaszcza, że non-stop nie ma 5 minut, żeby nie słyszeć jakiegoś wybuchu gdzieś dalej. No jak to powiedział jeden z kolegów, rzucają codziennie 200 rakiet, no to mogą jedną tutaj rzucić. Ogromny szacunek w ogóle do naszych medyków. Być tutaj codziennie, jeździć, ryzykować życiem, pomagając ludziom. Przy czym oni wszyscy robią to dlatego, że zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli Rosja nie zostanie zatrzymana, to cholera wie, dokąd ruszy, więc pomagając tutaj, pomagają nam. Mimo, że jesteśmy kawałek od frontu samego, to słychać przez cały czas, praktycznie nie ma... Takie 8 do 10 km zależy, na które dane się powołujemy, nie? Jakby obserwujemy mapy, są jakieś osintowe doniesienia, ale no 8-10 km można powiedzieć, że to jest chyba najdalej wysunięty rosyjski punkt, do którego mamy z tego miejsca. No ale cały dzień bombi, no cały dzień bombi, całą noc bombiło. Praktycznie nie ma minuty bez, w ciągu dnia przynajmniej minuty, żeby nie było słychać. Ukraińcy też strzelają w tamtą stronę. No i jest słychać ogień kontrbateryjny. To dobrze, to dobrze. Pomyślałem sobie jakieś 300 gramów na osobę i nas jest 8, to jakieś 2,5 kg, to kupa mięsa, nie? Ile wziąć? 2 kg? 2,5? 2,5. Najwyżej zostanie. Niestety musisz mi pomóc, nie mam tyle pieniążków. Idę. Chodź. Fenomen, nie? Że to jest tak, że po prostu słyszysz wybuchy kilka metrów, kilometrów stąd, a tutaj mięsny po prostu działa normalnie. Na filmach tylko jest tak, że jest jedna wielka wojna i wszyscy do siebie strzelają w realu. Wojna się toczy 3-4 km obok, a to normalne życie. Ludzie chodzą do pracy, są sklepy otwarte, chodzą na bazar, tak jak my jesteśmy teraz. Mam zdjęcie, gdzie ktoś widać przez okno robi sobie kolację, ktoś ogląda telewizję, a z tyłu widać lecące pociski smugowe. Dobra. U was sumka? Dziękuję. Dziękuję. Założę się, że widzowie zobaczą, że my chodzimy z tymi kamizelkami i z kaskami, a panie sprzedają w mięsnym i wszyscy normalnie żyją. Ale lepiej być zabezpieczonym, prawda? No, jesteśmy blisko działań wojennych. Tak, i... no, taka... co ci szkodzi to mieć? Jak już masz? Spadają. Przed chwilą byliśmy obok stacji benzynowej, gdzie spadła rakieta, olbrzymi lej. Stacja bardzo zniszczona. No,
nie wiesz, gdzie spadnie. No, to miasto strzeliwują. Masz taką możliwość? Załóż. To cię wiele nie kosztuje, a może ci uratować życie. A co wy nazywajcie? A, ja i z Polski. Dokument nie mają prosto. Tak dokument? Wy wyskadzicie kartoszki. Ja, u mnie trzeba kupić. Kartoszki? Ola, kartoszki nada. Gdzie? Mnie nie nada. Nie nada, okej. Okay. Ja nie lubię. Ja płocha wychodzę. Ja też. Ona nie fotogeniczna. Niestety ludzie za bardzo nie chcą rozmawiać, ale pani przed chwilą mówiła, że Ukraina wygra. Wiecie, to jest tak blisko frontu, że to po prostu oni nie wiedzą, czy na przykład Ruscy pojutrze nie przyjdą i gdy ona mówi, że Ukraina wygra do kamery tam, no to może mieć problemy później, jak to się gdzieś ukaże i oni będą tutaj rządzić, nie? Ale duch jest. Natomiast druga pani powiedziała, że no to co, jutro do pracy nie idziemy. Jutro chyba będziemy mieli wolne. To chyba chodzi o to, że po prostu zbliża się front pomału. Całe miasto masz alarm. I w tej chwili masz, tak, no słyszysz? Cała syrena na całym mieście. Czasami czuć, nie? Jakby coś uderzy. Przed chwilą poczułem. Jest ciśnienie, wzrasta. Tak. I to daleko jest. Co tam sobaczka? Wszystko to wygląda, jakby było puszczone tutaj. Ale są ludzie. Mimo tych wystrzałów, mimo tych wybuchów, mimo tego, że i rakieta może spaść, wiele osób nie wyjeżdża. O! To porządnie walnęło. Darek poprosi mnie, żebym kupił piwo do sosu, bo mięso gotują. Sprzedali mi tylko bezalkoholowe. Nie ma w ogóle piwa, nie sprzedają alkoholu. Po prostu w związku z tym, że jest wojna, jest zakaz, policja tego pilnuje. No i pani powiedziała mi, że... Ja się spytałem, a co będzie, jak front przyjdzie? Ona mówi, no nic, zostaniemy tutaj. My nie mamy dokąd iść, świat nas nie potrzebuje. Co robisz, Darek? Improwizuję. Nie ma prądu. Wymyśliliśmy, że zrobimy mięso takie duszone w jakiejś przyprawie z ziemniakami. Z doświadczenia wiem, że normalnie byśmy czegoś takiego nie zrobili, nie zjedli, a tutaj bardzo jest zwykle smaczne i... Wszyscy się zajadają. Uwaga, bo pryska. Nie ma w ogóle prądu w bazie. Słychać generator. A oprócz generatora oczywiście syreny. Po dwóch dniach opuszczamy przyfrontową miejscowość i bazę polskich medyków. W głębi duszy, trochę wbrew sobie, odczuwam ulgę, będąc dalej od frontu i wszystkich tych złych rzeczy, jakie może on ze sobą nieść. Jak pewnie zauważyliście, za dużo mojej gadającej głowy w tych materiałach nie ma. Starałem się to zrobić bardziej w formie dokumentu. Natomiast teraz chciałem powiedzieć parę słów na gorąco, moich przemyśleń. Tak jak powiedział Leon, wojna to jest najgorsze gówno, jakie może spotkać ludzi. I ja, mimo tego, że byłem naprawdę daleko od wydarzeń, od centrum wydarzeń, od frontu, to co czułem przez cały czas, to, że ja nie chcę tu być. Tu jest niebezpiecznie. Chcę stąd uciec. Chcę być jak najdalej od tego. No i najgorsze w wojnie jest to, że po prostu niewiele od ciebie zależy. Oczywiście możesz minimalizować ryzyko, ale tam po drugiej stronie jest ktoś, kto chce cię zabić. Każdy wybuch to jest próba zabicia kogoś przez kogoś. Pamiętajcie, że większości strzałów nie słychać, bo jest to za daleko. Słyszymy wybuchy. To znaczy, to nie jest najgorsze, co powiedziałem. Najgorsze jest to, że my nienawidzimy ich, tych po drugiej stronie. Są naszymi wrogami, są tymi, którzy chcą nas zabić, a oni boją się nas i nienawidzą nas. Przy czym najgorzej ze wszystkich tak naprawdę mają mobiki, czyli mobilizowani żołnierze, często słabo przeszkoleni, zwłaszcza po rosyjskiej stronie. I nawet powiedziałbym, że w sumie trochę mi ich szkoda. Mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że część z nich jest niewinna, no to jednak faktem jest, że to oni tutaj przybyli z wojną. Jedziemy drogą krajową, obok której kilka miesięcy temu toczyły się walki. Mijamy powalone działaniami wojennymi drzewa i zasieki, by po chwili zobaczyć Ukrainę taką, jaką pamiętam ją sprzed wielu, wielu lat. Wojna nie pozwala jednak o sobie na długo zapomnieć. Widać ją w zniszczonych budynkach, przemieszczającym się sprzęcie wojskowym i kilkudziesięciu blokpostom, jakie mijaliśmy przez te parę dni. W jednej z mijanych miejscowości dostrzegamy punkt pomocy medycznej, przy którym zatrzymujemy się, żeby przekazać leki, jakie jeszcze nam zostały.
У вас есть переселенцы из Бахмута? Есть, очень много. Они здесь снимают, арендуют, мы им даем продуктовые наборы, мы им даем, если есть у нас химия и одеяло. Больше просто у нас такого ничего нету. Они спрашивают постельное, но у нас, к сожалению, нету постельного, нам даже не привозят его. Я понимаю, что они берут в аренду квартиры, которые да, есть. Да, да, они оплачивают и все. Ну вот так вот, да. Мы им помогаем. Одеяло, гигиена. Продуктовые наборы. Бахмут, Краматорск. Отсюда тоже люди уехали? Да. Некоторые, да? Да, да, да. Здесь фронта не было? Нет. Прилетает. Прилетает. Ракеты? Да. И очень хорошо прилетает. У нас на ЖД прилетало, за район. Вот, вот буквально пару дней назад у нас за ЖД вокзалом тоже в частный сектор поприлетало. Тоже там. Но там в основном дома пострадали. Люди не пострадали, дома, там крыши, окна. И слава тоже Богу, люди не пострадали. Волонтеры приехали, быстренько это все позапечатывали, попривозили материалы, помогли, конечно. Но в основном те, кто с Бахмута, они в основном они у нас не хотят дальше ехать. Много, очень много переселенцев. Хочет быть близко своего дома, да? Да. И вернуться как можно... Да, но уже некоторым некуда возвращаться. Уже побиты, все, разрушено. Вендже, добже? Bo to nie jest tak, że wracamy na pusto i wszystko zostawiliśmy, prawda? Jeżeli nie ma takiej potrzeby i nadmiar środków, które przywieźliśmy, na przykład medycznych, miałby leżeć w danym punkcie niewykorzystany, bo czegoś jest za dużo, to wolimy tego nie zostawić, nawet wrócić z tym do Polski, niż po prostu na siłę dać i będzie leżało niewykorzystane, tak? Lepiej jest to zabrać i za tydzień, za dwa puścić w jakieś inne miejsce, przekazać nawet jakiemuś batalionowi w mniejszej ilości, ale spożytkować dla grup, które są w potrzebie rzeczywiście i mają czegoś niedostatki. Bo to też nie jest tak, że wy tylko przywozicie, również wysyłacie i macie siatkę dystrybucji po Ukrainie, tak? Tak, tutaj bardzo pomaga nam nasz kolega, przyjaciel, Igor, który dzięki swoim prywatnym kontaktom ma całą sieć, powiedzmy taką wysyłkową po Ukrainie, pomaga nam z logistyką i dzięki niemu tak naprawdę udaje nam się tak duże ilości humanitarki czy środków medycznych wysyłać do wielu różnych punktów, na które nie dalibyśmy rady jeździć. Nawet byłoby to ekonomicznie irracjonalne, tak, żeby wydawać tak duże ilości pieniędzy na paliwo, wolimy to przeznaczyć na inne cele, a posługiwać się jednak działająco, bo wiele osób myśli, że jest to całkowity paraliż struktur państwowych, ale działającą pocztą, tak? Ona naprawdę dociera do żołnierzy prawie że na samą linię frontu. W najmniejszych miejscowościach są oddziały pocztowe i jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, do tego stopnia, że żołnierze nawet sobie pewne drobne elementy wyposażenia zamawiają z AliExpress i przyjeżdża to pod sam front. Przed chwilą ostro nas trzepali. Możesz powiedzieć, Dawid, dlaczego? Tutaj trzepią bardziej niż jak jechaliśmy w tamtą stronę? Znaczy to jest różnie, ale też boją się, że z frontu, ze strony wroga będą przychodzić dywersanci na środkową część Ukrainy. Poza tym sprawdzają, co wywozimy, tak? No bo tak naprawdę wracamy z takiego miejsca, z którego no, można wywieźć dużo wartościowych rzeczy, więc no, nasza drewniana skrzynia wojskowa budzi wątpliwości. Zwłaszcza jak wcześniej odpowiadamy na pytanie, czy mamy broń, mówimy, że nie, a później... Dokładnie, otwieramy bagażnik, a tam jest skrzynia wojskowa, więc chłopaki od razu mają prawo mieć wątpliwości i zaczynają się dodatkowe pytania. Ale nie przewozimy niczego, czego byśmy nie mogli przewieźć, więc tłumaczenie, że niektóre zebrane przez nas takie rosyjskie fanty zostaną przeznaczone na aukcję, a potem zasilą znowu pomoc dla Ukrainy, są dla nich przekonywujące, wręcz cieszą się. Przed chwilą nam podziękowali, że zbieramy fundusze na walkę z Rosjanami. Porozmawialiśmy, co ciekawe, z chłopakiem, który jest z Mariupola, młodym żołnierzem, który rozmawiał ze mną dosyć swobodnie, ponieważ operuje językiem ukraińskim. Ja mówiłem po polsku, on rozmawiał po ukraińsku, a jednocześnie śmiał się ze swoich starszych kolegów, którzy znają tylko język rosyjski, że no dlatego, że nie znacie ukraińskiego, a ja znam, on jest bardzo podobny do polskiego, ja mogę sobie z tym Polakiem porozmawiać, a wy go nie rozumiecie. Jakby to pokazuje, że jednak nasze języki są naprawdę blisko siebie, ta kultura jest dużo bliższa, mamy za sobą wspólną przeszłość i liczymy na to, że będzie też wspólna przyszłość, tak? Tak bardzo różna od ludzkiego miru. Tam daleko widać miasto Nowomoskowsk.
Ciekawe, kiedy zmienią mu nazwę. Pokonujemy Dniepr, najdłuższą i główną rzekę Ukrainy i wjeżdżamy do miasta o tej samej nazwie, podziwiając z mostu panoramę jego centrum. Jeżeli oglądaliście moje filmy z Ukrainy, to prawdopodobnie wiecie, że Dnipro jest moim ulubionym miastem. Mam stąd fajne wspomnienia, mam tutaj naprawdę sporo przyjaciół i sporo emocji łączy mnie z tym miastem. Mam nadzieję, że kiedyś przyjadę tutaj w dobrych czasach, nie takich jak teraz. Niestety również Dnipro doświadczyło tak zwanego ruskiego miru. 14 stycznia o godzinie 14 rozległy się tu alarmy. Przyleciały rakiety. Ukraińcom udało się zbić 6 z 8 rakiet. Jedną z rakiet, jakich Ukraińcom nie udało się zneutralizować, bo do dzisiaj niestety nie dysponują sprzętem, który pozwalałby takie rakiety neutralizować, była przeciwokrętowa, radzieckiej jeszcze konstrukcji, stara rakieta o symbolu KH-22, zdolna do przenoszenia ładunków nuklearnych. W tym przypadku takiego oczywiście nie posiadała. Ale nieszczęście polega na tym, że rakieta ta uderzyła w budynek mieszkalny. To jest właśnie ten budynek, obok którego teraz idę i którego fragment przestał istnieć. Jesteśmy w Krzywym Rogu, dokąd dostarczamy parafinę do robienia świec. To jest 100 kg w 3 workach. Olena robi z parafiny świece polowe, dzięki którym żołnierze mogą się ogrzać, mają źródło światła i mogą sobie, nawet to daje tak dużo energii, że mogą sobie podgrzać jakieś potrawy. I dziękujemy Adamowi za ten kontakt i Michałowi za zakup 300 kg parafiny. Wiezli nam parafinę dla świeczek. Dla wojennych będzie jeszcze mnogo, mnogo okopnych świeczek. Dziękuję bardzo. Sława Ukrainie. Gierujem sława. Czyli co, zabieracie jeden karton tak, i przekażecie komuś, kto będzie potrzebował. Dwa przesilamy, bo wiemy, komu mamy przesłać, kto potrzebuje. No, pani nam podarowała mandarynki i bułeczki. No, oprócz tego jest tutaj, pomaga jej pan, który jest po prostu wojskowym i przyjechał na 3 dni spod Soledaru, czyli Bachmut Soledar, wiecie, tam właśnie, gdzie jest naprawdę ciężko. No i przyjechał po to, żeby się ożenić i za 2 dni wraca. Wraca na front. I relacjonował właśnie, że ci, którzy na nich idą, no to są wagnerowcy, że ich rzucają po prostu falami, oni giną i później idą kolejni. No i według tego, co on twierdzi też, no to prawdopodobnie są naćpani albo pijani, dlatego że wychodzą, uderza w nich czołg, oni się nie boją niczego. I wozraszczacie się? Jeszcze 3 dnia i tuda. No i to są takie historie, że po prostu jak z książki, jak z filmu. Niestety tu się po prostu tak dużo dramatycznych rzeczy dzieje, że nie wiem do końca, jak się odnajdę później w polskiej rzeczywistości otoczony ludźmi, którzy po prostu cieszą się życiem. Ruszamy w stronę Kijowa, dokąd dojeżdżamy późnym wieczorem, ale bezpiecznie przed godziną policyjną. Będąc jeszcze w trasie, otrzymujemy od Darka nagranie z bazy medyków. Ale gęsto było. Gęsto, to jedna wyrzutnia. Hej, Bartek, słuchaj, jest taka sprawa. Musimy szczerze porozmawiać jak faceci. Czy istniałaby możliwość, bo nie chcę za dużo mówić przez telefon, ale mamy dzisiaj rozpierducha. I jest pytanie, czy gdybym przyjechał jutro i po prostu jutro wieczorem byśmy wyjechali.
okazuje się, że mogę się bardzo przydać. Nie mogę, nie chcę przez telefon mówić, co tu się ma dzisiaj dziać. No nie, ale jest pełen stan gotowości. Słyszałeś film, który ci wysłałem? No tak, słyszałem, no. No ja czegoś takiego to powiem ci nie słyszałem, a byłem parę razy pod ostrzałem. Rozmawiałem z kumplem, który tam siedzi na pierwszych liniach, mówił, że bardzo dużo rannych. I co ciekawe, bo pytałeś, wczoraj większość wszystkich ciężko rannych mieliśmy z dronów załatwionych, czyli że drony nadlatywały i rzucały małe bombki. Więc wiesz, ja jak tylko, nawet w tej chwili jest taka gotowość, że nawet nie mam jak się dostać do Kramatorska. Drugą karetkę uaktywniamy, w tej chwili szukujemy drugą karetkę, bo wszyscy jesteśmy, wiesz, że tak powiem, ubrani w gacie, bo to po prostu wpada koleś i mówi natychmiast idziecie i zapierdala. Tak, wczoraj mieliśmy 10 rannych, łącznie przewieźliśmy, z czego dwóch było w ciężkim stanie. Wczoraj nawet tutaj raześmy się zdziwili, bo słyszeliśmy broń ręczną, będąc tutaj, gdzie spaliśmy. Podobno tutaj wycieczki robił Wagnerowcy, wiesz. Natomiast no, wczoraj, jak byliśmy tam dalej na punkcie, no to normalnie słyszeliśmy, jak broń ręczna już pracowała, więc bliziutko są, nie? O, muszę kończyć, mój łódku wołają, więc... Dobra, trzymaj się, Darek, jesteśmy w kontakcie.